Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Jeżeli A jest zdarzeniem losowym takim, że P od A równa się 6 razy P od A' oraz A' jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A, to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe. Musimy wiedzieć, że P od A' to jest 1 minus P od A. Ta informacja jest w tablicy. Tak samo w drugą stronę. P od A to jest 1 minus P od A'. To jedno wynika z drugiego. Ja zastosuję ten wzorek u nas, czyli za P od A' podstawię 1 minus P od A. Czyli mam P od A, to się równa 6 razy i podstawiam za P od A' to. Czyli będzie 1 minus P od A. Teraz tak, P od A, prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 6 minus 6 P od A. Minus 6 P od A przerzucam na lewą stronę, czyli będzie P od A dodać 6 razy P od A daje nam 6, czyli 7 P od A daje nam 6, dzielę przez 7, P od A to jest 6 siódmych, P od A to jest 6 siódmych, czyli odpowiedź D.